Uciszcie się w końcu! Boicie się mnie! Nikt mnie nie chce. Jestem ich chwilową zabawką, kiedy mam dość bycia szczęśliwymi, smutnymi, bo chcą o czymś zapomnieć. Adrenalina, zwiększenie glikogenolizy, aż tak bardzo tego pragniecie? Może nie chcecie zostać sami w przyszłym życiu? Ja się tego naprawdę boję. Codziennie ucisz się, ucisz się. Za każdym razem, kiedy zaczynamy rozmawiać, to podwyższa się poziom nikotyny, a wtedy pojawia się on. Zamknijcie się! Tak jest najprościej, co nie? Strach przed nowym i nieznanym, smutek z jakiegoś błahego powodu i co? Zaczynacie uciekać do najbezpieczniejszego, najefektywniejszego sposobu. Krzyczcie! Głośniej, przecież jesteście tacy źli! Może naprawdę się tego boicie? Głośniej! Może was już to przerasta? Dalej czujecie się źle w swoim ciele? Ja się czuję rewelacyjnie. Patrzę na siebie i jestem zadowolony, że tak wyglądam, że jestem młody, jestem zdrowy i mam tyle szans w życiu do wykorzystania. A co jeśli to koniec? Jaki koniec? Zamknijcie się, jaki znowu koniec? Wysłuchajcie mnie. Koniec życia, koniec wszystkiego. Mówię o tym życiu cielesnym. Nie wierzę w życie pośmiertne. Dla mnie wiecie się to, co jest tu i teraz. Naprawdę, chciałbym wiedzieć, jaki to wszystko ma sens. Cały czas kłócimy się o to, kto przejmie kontrolę. Niejednokrotnie jeden z nas wygrywał, żeby potem przegrać i być zupełnie zapomniany. Jaki to ma sens? O co tak naprawdę jesteś wściekły? O wszystko! O nic! Zawsze, kiedy jestem tuż od uwolnienia dalej mojej potęgi, kiedy jestem na samym szczycie, nagle wpierdala mi się ktoś inny! Bo to strach! Bo się wiecznie wszystkiego obawiasz! To smuteczek przejmuje kontrolę. Jak ty to do cholery robisz? Nie wiem, ale... Ja nie wiem, jak ja to robię. Ale wiem, co czuję. Takie... drobne łomotanie serca. Same czarne scenariusze, wspomnienia, obie, adrenalina, a później już tylko kortyzol. Chcę gdzieś uciec, ale nie wiem gdzie. Chcę zniknąć, zostać zapomnianym, ale to materia mi przeszkadza. A ty, co czujesz? Ja czuję pustkę. Czuję bezradność. Za każdym razem, kiedy pozwalacie mi przejąć kontrolę, to doprowadzam się sam do płaczu. Chcę wtedy cały ten żal wypłakać, ale nie potrafię, bo to siedzi gdzieś głęboko we mnie i nigdy jeszcze nie potrafię się tego wyzbyć. Co jeśli nigdy się tego nie pozbędziesz? Co jeśli na zawsze pozostaniesz w takim stanie? Ja o tym wiem. Już dawno się o tym przekonałem. Jak ty to robisz? Nie wiem. No szczerze mówiąc, naprawdę nie wiem. No. Serotonina, hormon szczęścia, jest produkowany w dłoni śluzowej jelit, w jądrach krwi mózgu, trombocytach. Mówiłem ci o antydepresantach, nie? Tak. No, bo nie chciałeś, żebym znowu wygrał. No to uważa się, że te leki przeciwdepresyjne z tej grupy SSRI... Jaka to grupa do cholery? Czemu ty powołujesz się jak jakiś pseudonaukowiec, który przeczytał jeden artykuł i jest wielkim znawcą tematu? Ta grupa, jakby to po prostu wytłumaczyć, leki z grupy psychoanaleptycznych na depresję, przeciwdepresję, hamujących reabsorpcję serotoniny przez neurony. No po prostu stajesz się szczęśliwszy. No, i wracając. I te leki powodują podnoszenie się serotoniny, tak? Czyli stajesz się szczęśliwszy. Heroina zadziała podobnie! Znasz to uczucie, kiedy myślisz o sobie? Egzystencjalne problemy. Radosne wspomnienia. Przerażające chwile. Denerwujący ludzie. Jestem szczęśliwy. Jestem smutny. Jestem przerażony. Jestem kurwiony. Nie bój się patrzeć na świat. Przecież on jest tak piękny. No spójrz na te wszystkie piękne rzeczy. Na śpiewające ptaki, kołyszące się drzewa. No czyż to nie jest cudowne?
możesz się tego wszystkiego nie bać. Przecież to wszystko jest takie straszne. A co jeśli naprawdę może nam się coś stać? Ja się sama myśl o tym sprawia, że się boję. Człowieku, jak można być tak przygnębionym? Kurwa mać, jesteś smutny, bo co? Naprawdę nie rozumiem, co tutaj jest takiego smutnego. Nienawidzę całego świata i to wszystko przeprawia mnie o mdłość. Aż się płakać chcę, jak widzisz te wszystkie smutne rzeczy. Przecież kataklizmy, wypadki, katastrofy. Przecież to wszystko jest takie smutne. Nie rozumiem, co tutaj jest wesołego. Przestań! Weź mnie! Ja i tak już mam dosyć wszystkiego! Jezus!
Przepraszam. Jeszcze raz gromkie brawa.